Księga Izajasza, 55 rozdział, werset 9. Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Izajasza 55, 9. Jest to werset, który chciałbym zilustrować pewną historią, która wydarzyła się w Indiach. Tak przynajmniej ją przedstawiono jako prawdziwe wydarzenie i ilustracją będą pewne skutki napadu. Kilka lat temu pewien chrześcijanin w Indiach został zaatakowany przez uzbrojony gang, który napadł go na poboczu drogi. Ci bandyci zabrali mu wtedy pieniądze, zegarek i obrączkę, a następnie ukradli samochód. Zanim odjechali z miejsca zdarzenia, jeden z bandytów chwycił leżącą na siedzeniu Biblię i drwiąco podniósł ją, machając prześmiewczo w kierunku okradzionego mężczyzny. W pełni przytomny właściciel zawołał do niego, by koniecznie ją czytał. 6 lat później chrześcijanin, którego nazwisko i adres znajdowały się w Biblii, niespodziewanie otrzymał list. Było w nim napisane: groziłem ci rewolwerem i zabrałem pieniądze, ale nie mogłem zapomnieć twojego spokojnego i pokojowego wyrazu twarzy. Dziś chcę ci podziękować, ponieważ uratowałeś życie mojej żonie i mnie. Biblia, którą znalazłem w twoim samochodzie, rzeczywiście stała się narzędziem mojego zbawienia. Przeczytałem tę książkę i zmieniła ona moje życie. Opuściłem gang, do którego do tej pory należałem, i wróciłem do mojej rodzinnej prowincji. Niedawno dowiedziałem się, że 3 moich byłych towarzyszy zostało zabitych, gdy ponownie dokonali napadu niemal w tym samym miejscu, w którym zaatakowaliśmy cię. Gdyby nie wpływ Biblii na moje życie, spotkałby mnie ten sam los i byłbym na zawsze zgubiony w wiecznych płomieniach. A wiesz, że ty również możesz być na wieki zgubiony, na zawsze zgubiony w wiecznych płomieniach, jeśli nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bez Pana Jezusa Chrystusa pójdziesz na wieczne potępienie, do jeziora ognia i siarki. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I Bóg przygotował piekło, ogień wieczny diabłu i jego aniołom. Nie przygotował tego dla ludzi, dlatego w piekle są nieludzkie warunki. Ale niestety znajdą się tam osoby, które nie uwierzyły w Pana Jezusa i takie odejdą z tego świata, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony raz na zawsze. Bez Pana Jezusa, jeśli umrzesz, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.